punktem jedynki, bez względu na jej wiek metrykalny, jest nieustająca młodość i nieustanne sąsiadowanie z jutrem. Stąd hasło jubileuszu. W przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość marzenia. Szkoła podstawowa nr 1 w okresie 50 lat swojego istnienia miała 5 dyrektorów. Kierowali nią kolejno. Pan Eugeniusz Perdenia, który zawsze podkreśla, że był kierownikiem szkoły. Pan Jan Sikorski, pan Gerard Szopiński, pani Hildegarda Wałtoch i pan Grzegorz Klauza. Każdy z Państwa, dyrektorzy są tu dziś z nami wraz ze swoim gronem pedagogicznym, może nie wszyscy, ale bardzo serdecznie przywitajmy ich gromkimi oklaskami. Każdy z Państwa ma swój wkład w rozwój placówki. Każdy wraz ze swoim gronem pedagogicznym wywarł wpływ na jej wygląd, kształt, profil i starał się scalać szkolną wspólnotę. 50 lat temu zaczęli pracować tu ludzie, którzy ucząc innych czy działając na ich rzecz walczyli o demokrację, którą dzisiaj możemy się cieszyć.